Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Dzisiaj opowiemy wam o dziewczynie, której raczej się w Polsce nie lubi, bo nie dość, że nam kraj z mapy wymazała, to jeszcze puszczalska z niej pinda była. I niby wszystko się zgadza, ale jest pewna kwestia, nad którą powinniśmy się zastanowić. Ale to dopiero pod koniec, bo zanim do tego dojdziemy, to poznacie mnóstwo ciekawych faktów z życia Katarzyny II. Czemu ta potężna rosyjska caryca przez kawał czasu po ślubie nie dawała jeszcze mężowi? Jakich miała kochanków poza Stanisławem Augustem Poniatowskim? Po co był jej seks, menadżer i jak zbezcześciła jeden z najważniejszych polskich orderów? Poznajcie Katarzynę Wielką. No właśnie, czy zasłużyła na ten przydomek? Czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Katarzyna przyszła na świat 2 maja 1729 roku w mieście, które dziś znamy pod nazwą Szczecin. Swoją drogą, żeby wszystko było poprawnie, to przez jakiś czas będziemy ją nazywać Zosia, bo tak miała na imię ta córka niemieckiego księcia. Tak jest. Najpotężniejsza rosyjska caryca była Niemką. I na, I na pamiątkę, pamiątkę tego, tego zrobimy gazociąg! Nasza dzisiejsza bohaterka zawdzięcza swoją karierę nie tylko własnemu sprytowi, ale też matce, która wyczaiła znakomitą okazję. Otóż daleka krewna, Elżbieta miała na imię, właśnie wstąpiła na rosyjski tron i zaczęło się kombinowanie, jakby tutaj po rodzinnej znajomości zrobić tak, żeby i Zosia w przyszłości taką fuchę dostała. Przepis w sumie był prosty. Trzeba ją było ochajtać z następcą tronu. Z Piotrem, który żeby było śmiesznie, też nie był w pełni Rosjaninem, bo wychował się gdzie indziej. I w sumie tego kraju nigdy nawet nie lubił. Caryca Elżbieta uznała, że to w sumie spoko pomysł, to też matka z Zosią, już troszkę podrośniętą, po jakimś czasie zameldowały się w Rosji. Dziewczyna zrobiła naprawdę świetne wrażenie na wszystkich. Szybko nauczyła się języka, chociaż akcentu nie udało jej się do końca życia wyzbyć. Swoją drogą mówienie po rosyjsku z niemieckim akcentem brzmi jak najgorsza forma komunikowania się z jakimkolwiek Polakiem w historii, nie? Ale wracając do Katarzyny czy jeszcze wtedy Zosi, lubiła ona na przykład Czytać po nocach w swoim zimnym pałacu, co ją prawie zabiło. Bo nocne czytanie w zimnie skończyło się dla Zosi zapaleniem płuc, a wtedy to był praktycznie wyrok śmierci. Co prawda lekarze, zgodnie z ówczesną modą, proponowali leczenie dziewczyny przez upuszczanie krwi, ale matka nie chciała się zgodzić, a jedyna osoba, która mogła nakazać taką kurację, czyli caryca, była akurat poza miastem. Ale jak Elżbieta wróciła i zobaczyła, co się dzieje, to kazała lekarzom natychmiast zacząć leczyć Zosię, która miała przecież dać następcę tronu. To też upuszczono jej krew. 16 razy. Jak to się stało, że przeżyła, nie mam pojęcia. Jak to się stało, że dzięki temu wyzdrowiała, nie mam pojęcia tym bardziej. Ja mam na ten temat swoją teorię. Główno nas pana teorie obchodzą, panie ziemba. W każdym razie wreszcie doszło do ślubu Zosi z przyszłym carem Piotrem. I wtedy właśnie. Zosia przyjęła imię Katarzyna. Generalnie na temat samego Piotra nie będziemy się dzisiaj zbyt mocno rozgadywać, bo sami przyznacie, że koleżka, który skazał szczura na śmierć i kazał po pijaku uciąć sobie kawał na pletka, to jest niezły materiał na oddzielny odcinek. Na razie wystarczy nam wiedza, że był straszną pierdołą, i Katarzyna gardziła nim bardzo. Tak bardzo, że jeszcze kawał czasu po ślubie nie chciała iść z nim do łóżka. To nie znaczy, że w łóżku przebywała sama. Nic z tych rzeczy tu się zaczyna bardzo bujny okres w jej życiu łóżkowym, który trwał praktycznie do samego końca żywota carycy. Tak, czy inaczej Katarzyna parę lat po ślubie, więc nie tak szybko, jak niektórzy sugerują. Postanowiła znaleźć kochanka, który wyręczy Piotra, wiecie, w tych sprawach. Nie, nie, nie konia. To jest nieprawda, tym się zajmiemy później. W każdym razie na pierwszy ogień, jeśli chodzi o kochanków, poszedł hrabia Sałtyko, który miał wszystko to, czego Piotrowi brakowało. Był inteligentny, oczytany, skuteczny w łóżku, skuteczny do tego stopnia, że parka spłodziła syna. Oczywiście oficjalnie ojcem był Piotr, ale tak naprawdę to nikogo za bardzo nie interesowało. Był następca tronu? Był. Kolejny kochanek Katarzyny jest moim mocnym kandydatem do tytułu Pantoflarza Stulecia. Albo miał po prostu bardzo specyficzny fetysz, w sumie co się będę przypierniczał. Tak czy inaczej, lew na bo o nim mowa, podobno musiał pokornie pod drzwiami carycy miałczeć, żeby pani łaskawie wpuściła go do swojej komnaty. Z drugiej strony kochanka też była skora do poświęceń, bo jak ona chodziła do niego, to przebierała się za faceta. Jednym z kolejnych kochanków Katarzyny był oczywiście nasz Stanisław August Poniatowski. O wpływie tego romansu na historię naszego kraju już nieraz wam opowiadaliśmy i jeszcze pewnie będziemy do tego często wracać, ale warto też wiedzieć, że parka miała dziecko. Nie wiadomo, może jakby historia potoczyła się inaczej, to ich córka założyłaby kiedyś koronę, no ale niestety zmarła w wieku dwóch lat. Katarzyna chyba jednak zbyt mocno nie rozpaczała, bo szybko znalazła pocieszenie w ramionach kolejnego kochanka prawdziwego łóżkowego orła, Grigoria Orłowa. Bo wszystkie Grigorie to sprawne chłopaki! Tylko nie myślcie sobie, że Katarzyna tylko całe dnie spędzała w łóżku, przyjmując kolejnych chłopów z rozmachem Marianny Rokity. I tak to jest ten moment, w którym możecie sobie sprawdzić w internecie, kto to jest. My czekamy. Potem się zrobi trochę niezręcznie, ale wszyscy to lubimy, także śmiało. Marianna Rokita można sobie teraz wpisać. No to Katarzyna II aż taka nie była, bo na przykład ze wspomnianym już przed chwilą Orłowem planowała przejęcie władzy, jak jej mąż został już starym w 1762 roku. Katarzyna chciała przejąć tron z dwóch powodów. Po pierwsze, naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że robiła to dla kraju, ponieważ jej małżonek zapowiadał się na fatalnego władcę, który błyskawicznie zdążył sobie narobić wrogów w wojsku, wśród szlachty i w tamtejszym kościele, a poza tym robiła to też, żeby uratować samą siebie, bo coraz częściej docierały do niej jakieś informacje, że Piotr, teraz już Piotr III, planuje ją chyba zamknąć w jakimś klasztorze. To też Katarzyna postanowiła się dogadać z wrogami swojego męża, których jak już wiecie miał całkiem sporo, a potem wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. W lipcu 1762 roku doszło do buntu w wojsku. Cara Piotra odsunięto od władzy, a tydzień później zamordowano. Podobno zrobił to osobiście sam Orłow, kochanek Katarzyny. Wszyscy, którzy mieli na tym zyskać, zyskali. Katarzyna miała władzę, a pozostali buntownicy zostali obsypani złotem. Generalnie to był ulubiony sposób utrzymywania przy sobie, nazwijmy to przyjaciół, jaki miała Katarzyna. Rozdawała tytuły, ziemię, oczywiście pieniądze, ale to nie było głupie rozdawnictwo. W ten sposób wymuszała lojalność. Kupowała sobie poparcie. Oni to łykają? No pewnie! A w razie czego to im jeszcze do każdej świni i krowy dorzucę i już całkiem będą moi! Wróćmy jednak na moment do sypialni Kaśki, bo tam dalej sporo się działo. Jednym z najważniejszych kochanków w jej CV był Grigori Potjomkin, który szybko stał się drugą osobą w państwie i połączył też bardzo specyficznie. Patriotyzm z bzykaniem. Otóż chodzi o to, że no chłop nie był głupi, zdawał sobie sprawę z tego, że nie ma opcji, żeby był jedynym mężczyzną w życiu Katarzyny II. To też kuchwale Rosji i kuchwale samej Carycy postanowił upewniać się przynajmniej, że jej kolejni partnerzy nie będą chociażby szpiegami. Podjomkin dokładnie sprawdzał chłopaków, którzy podobali się Carycy, i dopiero jak upewnił się, że to nie są jakieś szemrane typy, to wpuszczał ich do jej sypialni. Ale wcześniej, żeby jaśnie pani była zadowolona, to goście przechodzili testy sprawnościowe u Dam Dworu. Katarzyna generalnie lubiła seks, jak już wiecie, ale nie tylko, bo również rzeczy, które się z nim po prostu kojarzyły. Miała na przykład swój specjalny gabinet erotyczny, gdzie stół miał nogi w kształcie, oczywiście, penisów, a na ścianach płaskorzeźby były w kształcie. Tych. No. Ciep, 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 Oczywiście, wymienienie tutaj wszystkich przygód Katarzyny z kochankami jest niemożliwe, ale jeszcze tylko parę, dobra? Bo na przykład raz pod jomkin podsunął carycy kapitana Korsakowa. Miał być prawiczkiem, i Katarzyna uznała, że to całkiem niezły, że tak powiem, challenge. Zobaczymy, jak się chłop sprawdzi w roli debiutanta. No i okazało się, że Potjomkin nieświadomie podsunął jej nieoszlifowany diament, jeśli chodzi o kochanków, bo Caryca była tak zachwycona, że go ekspresowo mianowała generałem. No ale niestety były też smutne aspekty tego romansu, bo Korsaków prawdopodobnie też nie słyszał nigdy o haśle stały partner, większe bezpieczeństwo, bo zaraził Katarzynę jakimś syfem, z którego później musiała się pół roku leczyć. Sama jednak Katarzyna też miała na sumieniu igranie ze zdrowiem kochanka, bo jeden z kolejnych, żeby ją maksymalnie zaspokoić, to faszerował się różnymi specyfikami i tak zorały mu odporność, że chłop umarł na anginę. Tak jak już mówiłem, moglibyśmy tutaj mnóstwo mówić o jej kochankach, ale opowiedzenie o wszystkich jest chyba niemożliwe. Było ich naprawdę mnóstwo. Ale wszyscy mieli jedną wspólną cechę, niestety dla nas, ponieważ kochankowie carycy dostawali pamiątkę. Odznaczenie orderem Orła Białego. Okej, okay, to już wiemy, że Katarzyna II lubiła seks i nie za bardzo szanowała jeden z naszych najważniejszych orderów, to też nie ma się co dziwić, że w Polsce nie za bardzo się ją szanuje. No ale z drugiej strony, powiedzmy sobie to wprost. Chcielibyśmy w tym czasie mieć Takiego polityka po swojej stronie, bo Kaśka była jeszcze lepsza w polityce niż w łóżku. Zacznijmy sobie od polityki wewnętrznej, bo za jej rządów zwykli ludzie też odczuli zmiany. I to o dziwo, czasem nawet na plus. Bo to właśnie Katarzyna zniosła w Rosji tortury. Co więcej, zarządziła też, że odpowiedzialność w sprawach karnych mogą ponosić osoby, które ukończyły 17 rok życia. Ale to nadal nie wszystko, bo proponowała też kolejne zmiany w kodeksie karnym. I to nadal nie koniec, ponieważ zakładała też nowe miasta i robiła tak, żeby osadnicy chcieli się w nich osiedlać. Na przykład dawała jakieś fajne przywileje handlowe. Ale wiedziała też, co sprawia, że śmiertelność w jej kraju jest tak ogromna. Jednym z najważniejszych czynników był głód i z tym też coś zrobiła. Sprowadziła z Irlandii sadzonki ziemniaków. Początkowo poddani byli trochę nieufni, ale z czasem zaczęli się przekonywać do tego warzywa, które zaczęto nawet nazywać ziemnym jabłkiem. Generalnie ziemniaki, podobnie jak w innych częściach Europy, uratowały od śmierci głodowej niezliczone masy ludzi. Zaludnienie w kraju za rządów Katarzyny. Urosło prawie dwukrotnie i granice samego państwa też się rozrastały. Trochę szkoda, że między innymi naszym kosztem, bo oczywiście to Katarzyna była tym władcą, który ostatecznie przyklepał rozbiory, które to z kolei wymazały Polskę z mapy na długie lata. Ale z perspektywy Rosji to był wielki sukces, podobnie jak zajęcie Krymu. Krym już mam! No by tu dalej! Staryca Katarzyna II dbała nie tylko o to, żeby w kraju było, że tak powiem, co do gara włożyć, ale promowała też kulturę wyższą i edukację bez względu na płeć, bo to właśnie ona założyła pierwszą w Rosji szkołę dla dziewcząt, a poza tym zapraszała do swojego państwa wielkie gwiazdy, na przykład Diderota, któremu nawet pozwoliła wydawać u siebie encyklopedię, jak dostał na nią bana we Francji. Żeby jednak nie było zbyt pięknie, to caryca Katarzyna II promowała kulturę, owszem, ale tylko wtedy, kiedy jej odpowiadała, bo z jednej strony faktycznie to ona założyła pierwszy w kraju tygodnik satyryczny, a później bardzo kibicowała jak powstawały kolejne, ale to wszystko do czasu, bo kiedy w czasopiśmie Truteń, swoją drogą, znakomita nazwa, pojawił się tekst krytykujący politykę carycy, to uznała, że. Okej, okay, starczy już tego dobrego. I ma być teraz wszystko po jej myśli. Caryca Katarzyna II potrafiła również w odróżnieniu od niektórych państw i naprawdę nie szukajmy tutaj przykładów zbyt daleko, nie trzymać się kurczowo jakiegoś sojuszu tylko z przyzwyczajenia. Nie, jeżeli uznała, że coś jest w interesie jej kraju, to potrafiła zerwać przyjaźń na przykład z Francją, jak wybuchła tam rewolucja. To znaczy nadal przyjmowała stamtąd emigrantów, ale tylko jeśli zgodzą się żyć na warunkach panujących w Rosji. Podobno w ogóle planowała całkiem sporą, zbrojną wyprawę na Francję i generalnie zerwanie przyjaźni z tym. Krajem poskutkowało plotką, w którą mnóstwo ludzi wierzy do dzisiaj. Bo to właśnie Francuzi stworzyli erotyczny paszkwil, według którego wiecznie napalona caryca miała zakończyć żywot rozerwana podczas stosunku z koniem. To jest absolutne kłamstwo, ale skoro już przy tym jesteśmy, to powstało jeszcze kilka teorii na temat tego, jak Katarzyna II zakończyła żywot 17 listopada 1796 roku. Jedna mówi, że zamachowiec skonstruował w ubikacji królowej taki specjalny mechanizm. Jak Kaśka siadła na kiblu, to sprężyna wystrzeliła ze środka pocisk, który rozorał caryce dokumentnie. Inna teoria mówi, że w kiblu siedział żywy chłop, zamachowiec, który tam... Potraktował Katarzynę szablą, ale nie ja wiem, że to dziwnie zabrzmi w kontekście śmierci w kiblu. Natomiast jest to wszystko głównoprawda. prawda. Katarzyna zakończyła żywot w wyniku bardzo nieprzyjemnego komba, wylewu i pęknięcia woreczka żółciowego. Tak kończy się historia jednej z najpotężniejszych kobiet w dziejach, której największym problemem było właśnie to, że była kobietą. I zanim panie się na mnie obrażą, to już tłumaczę, o co mi chodzi. No bo gdyby Katarzyna była facetem, to raczej nikt jej by nie wywlekał tak często tych wszystkich romansów, bo podejrzewam, że lubiła ona seks tak samo mocno jak Kazik Wielki czy August II Mocny, tylko że dziewczyny ocenia się inaczej. Bo jak facet przeleci 50 osób, to jest macho. A dziewczyna, jak zrobi to samo, to już jest dziwka, nie? Tak samo niestety jest z polityką, no bo zobaczcie, faktycznie mało jest osób, które tak bardzo skrzywdziły nasz kraj jak Katarzyna II. Z kolei dla Rosji zrobiła tyle dobrego, co u nas chociażby Kazimierz Wielki, nie bez powodu, ma zatem przydomek Wielka. No, sami widzicie, że historia ma to do siebie, że bardzo się zmienia ze względu na punkt widzenia, co oczywiście nie znaczy, że nie należy walczyć o swoje. I co nie znaczy, że o historii trzeba rozmawiać, koniecznie obrzucając się mięsem? Nie, można o niej dyskutować kulturalnie. Zachęcamy Was do tego w komentarzach. Napiszcie nam, co myślicie o Katarzynie II. I widzimy się już niedługo.